który zapowiada się atrakcyjnie. Zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. No i zaczęło się, piłkarze Wisły Kraków przy piłce. Dudka. Jokić. Stilić. Rafał Boguski. Paweł Brożek. Czy to strzela? Brożek, świetny strzał. No ta obrona, jak widzieliśmy, wymagała sporych umiejętności. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Paweł Brożek! Udało mu się odebrać piłkę. Próba wślizgu. Michał Janota. Murawski. No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Dudka. Zapowiada się bardzo wyrównany mecz z udziałem szczecińskiej Pogoni. Nie do końca są pewni swoich szans, ale to właściwie stało się regułą. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Jest okazja! Obronił, ale piłka na boisku. Paweł Brożek. Jokić. Dudka. Wymiana podań między dwójką graczy. Paweł Brożek. Jokić. Umiejętnie przejął teraz obrońca. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Ma z kim rozegrać tę akcję. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Thank you.
Jokić. Stilić. Semir Stilić. Darosa. Małecki. Mateusz Matras. Michał Janota. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Dobra wymiana podań. I... No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Murawski. Wspaniała wrzutka. Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Pierwsze 45 minut meczu poza nami to była bezbarwna pierwsza połowa. Wiesz, że widziałem nawet, że sędzia liniowy ziewał? Ruszyli drugie 45 minut. Marcin Robak. Wymieniają piłkę między sobą. Marcin Robak. Mateusz Matras. Dobry atak flanką. Ma do kogo zagrać. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Trener wykorzystuje rezerwowego. Mateusz Matras pięknie zgrywa głową do partnera. Nie jest sam. Próbują teraz skrzydłem. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Sędzia wychwytuje. Jest spalony. Niestety, stracił piłkę. Ma do kogo podać. Boguski. Uderza! Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Stilić!
Wybija, ale piłka wciąż w polu. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Burlika. Semir Stilić. Ma możliwość dośrodkowania. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Nowicki. Oddaje strzał. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Mamy zmianę, słusznie, jest remis w tym spotkaniu, jest druga połowa, może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Sędzia pokazuje, że był faul. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Patryk Małecki. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Patryk Małecki. Mateusz Matras. Za moment wznowią wrzutem z autu. Za chwilę zmiana w składzie drużyny Wisły Kraków. Patryk Małecki. Rezultat nie zmienia się w tym meczu od dłuższego czasu. Remis, Pogoń Szczecin rozpoczyna swoją akcję. Małecki. Aron Uryga. Akcja skrzydłem. Marcin Robak. Rafał Bogusky. Julika. Dobre doświadczenie. Świetnie interweniuje. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni.
Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis.